Witajcie. Dzisiaj mamy taką lekcję, która będzie skierowana do tych, którzy nie tylko świętego Mikołaja lubią, bo dzisiaj urodzinki święty Mikołaj obchodzi 6 grudnia, ale także dla tych, którzy mają problemy, słuchajcie, z zadawaniem pytań. Z zadawaniem pytań w czasie przeszłym. Generalnie tworzenie pytań w czasie przeszłym jest bardzo proste, dlatego że jest jeden operator do wszystkich osób, prawda? Operator did. Więc generalnie tu jest sposób zadawania pytań jest bardzo prosty, ponieważ dajemy did osobę i czasownik w bezokoliczniku, czyli nie musimy znać żadnych form. Czyli czy piłeś? Did you? Robimy naturalne zmiękczenie. Did you drink? Czy grałeś? Did you play? Czy widziałeś? Did you see? Czy robiłeś zakupy? Did you do shopping? Prawda? Czy jadłeś? Did you eat? W innych osobach jest to samo, nie? Czy oni? Did they? Czy on? Did he? Czy ona? Did she? Czyli did, osoba i bezokolicznik. I to generalnie jest jasne, prawda? Natomiast bardzo często, słuchajcie, brakuje takiego później płynnego przejścia z did na was were. Dlatego, że niestety w czasie przeszłym obok did mamy też odmianę być. I tam już pytania są zadawane przez inwersję. Prawda? Więc żeby umieć ładnie zapytać, bo często jest tak, że ktoś zadaje pytania, czy widziałeś, did you see, czy oglądałeś, did you watch, czy jadłeś, did you eat, a czy byłeś? I nagle próbujemy did you. No już nie. Bo jak jest byłeś, to musi być odmiana być, czyli albo were you, albo was, jeśli będzie he albo she, prawda? Więc słuchajcie, ja tak mówię, święty Mikołaj dzisiaj nam pomoże, taki akcent też tu świętego Mikołaja, proszę, jest czerwone odzienie, broda biała, nie siwa, tak? Jeszcze nie cała siwa, biała, ale niedługo będzie. Więc święty Mikołaj, prawda? Dlaczego pytania świętego Mikołaja? No bo święty Mikołaj jak często przychodzi, jak się pokazuje, bo jak się nie pokazuje, to nie, ale jak się pokazuje, to pyta, prawda? Pyta dzieci, a czy byłeś grzeczny? A czy pomagałeś rodzicom? No więc czy pomagałeś rodzicom? Did you? Ale czy byłeś grzeczny? Już nie ma did you, prawda? Popatrzmy, tu właśnie taki zestaw dzisiaj pytań mikołajowych właśnie. Wyobraźmy sobie, że ten Mikołaj przychodzi. Czy robiłeś zadanie? Pyta dziecka. Did you do your homework? Czy pomagałeś rodzicom? Did you help your parents? Czy mówiłeś dziękuję, przepraszam i tak dalej? Did you say thank you, I'm sorry, good morning, prawda? Ale pytanie, czy byłeś dobry dla młodszego braciszka? Were you good to your little brother? Albo czy byłeś dobry dla swojej młodszej siostry? Were you good to your younger sister? Prawda? Żeby to umieć, bo często tu są problemy. Przejście z did na was albo na were. W przypadku you jest were, bo jest I was, you were, prawda? Czyli pytanie będzie were you. No ale Mikołaj też przychodzi do starszych. Proszę, mamy tutaj wersję dla starszych, prawda? Wersję dla starszych. Did you buy your wife flowers? Czy kupowałeś kwiaty żonie? Did you segregate rubbish? Czy segregowałeś śmieci? Pyta Mikołaj. Did you pay taxes? Czy płaciłeś podatki? Cały ubiegły rok. Nie? Ale czy byłeś ostrożnym kierowcą? Were you a careful driver? Czy byłeś dobry dla swoich sąsiadów? Were you good to your neighbors? Prawda? Żeby to sobie, słuchajcie, wypracować. Możemy posłużyliśmy się tutaj dzisiaj właśnie świętym Mikołajem, ale oczywiście, słuchajcie, przecież nie, to nie tylko święty Mikołaj, prawda? Więc popatrzmy, jest tu kilka innych sytuacji, które wam przygotowałem. Koncert, ktoś był na koncercie i pytamy go, żeby nam zrelacjonował. Zadajemy pytania. Did you have a good time? Czy dobrze się bawiłeś? Did you take nice photos? Czy fajne zdjęcia zrobiłeś? Did you get an autograph? Czy udało ci się zdobyć autograf? From na przykład od... Nie? Jakiegoś tam piosenkarza. Ale czy byłeś blisko sceny? To już nie będzie did you, tylko were you? Were you close to the stage? Holiday, wakacje. Proszę, ktoś wrócił z wakacji. Inna sytuacja. Did you stay in a hotel? Czy mieszkałeś w hotelu? Did you rent a car? Czy wynająłeś samochód, żeby się lepiej tam poruszać, prawda? Did you try local food? Czy jedzenia próbowałeś miejscowego? Ale czy hotel był drogi? Was the hotel expensive? Prawda? I tutaj też właśnie tą kropkę czerwoną macie po to, żeby właśnie zauważyć, że to już jest pytanie być.
Gdzie jest czasownik być, tam już nie ma did. Ok? No i proszę jeszcze tutaj dwie sytuacje. Restaurant, nie? Bardzo popularny. Restauracja. Ktoś wrócił z restauracji, mówi, że był na obiedzie w restauracji i zadajemy pytanie. A, ok. Did you book a table? Czy rezerwowałeś stolik? Did you enjoy the food? Czy jedzonko ci smakowało? Did you pay much? Czy zapłaciłeś dużo za to jedzenie? For that food. Ale czy obsługa była w porządku? Was the service okay? No i accident na przykład, wypadek. Ktoś mówi, że miał wypadek, prawda? I zadajemy mu pytania, chcemy się dowiedzieć coś więcej na ten temat. Did you call the police? Czy dzwoniłeś na policję? Did you take a photo? Czy zrobiłeś zdjęcie, prawda, jako dowód? Did you give first aid? Czy udzieliłeś pierwszej pomocy poszkodowanemu, prawda? Ale czy to była twoja wina na końcu? To już będzie was it your fault? Ok, czyli did you eat, did you have, did you play, did you go, did you do? Ale jak byłeś, to were you, a jak czy był, to was. Was the hotel, was the food, was the service. Ok? Proszę to zapamiętać, bardzo ważne przy zadawaniu pytań, żeby te pytania w czasie przeszłym były poprawne. I słuchajcie, na koniec jeszcze zachęcam do tego, żeby być świętym Mikołajem. To jest, słuchajcie, mój ulubiony święty. Dlaczego? Bo słuchajcie, profesor Staniek powiedział, właśnie bardzo fajne słowa powiedział, że są święci do naśladowania i święci do podziwiania. I weźmy takiego świętego na przykład polskiego Maksymilian Kolbe, prawda? Ciężko go naśladować, prawda? Trudno byłoby wymagać, żebyśmy wszyscy oddali życie za drugiego człowieka, ale na pewno to, co zrobił, jest warte podziwiania. Natomiast święty Mikołaj, dzisiaj jego imieniny, nie? 6 grudnia, to właśnie taka osoba, mówi profesor Staniek, którą każdy może naśladować. Każdy. Każdy może być dobry dla drugiej osoby, każdy może kupić komuś prezent, prawda? Nie trzeba się przebierać, wystarczy, nie wiem, kurtka czerwona, broda może być. Brzucha nie musi być, słuchajcie, ja uwielbiam się przebierać, po prostu uwielbiam świętego Mikołaja, ale niektórzy czasem mówią, zarzucają mi, że o, święty Mikołaj, a gdzie brzuch? Jaki brzuch? Jaki brzuch? Co ja pójdę do dzieci i będę pytał, were you good to your sister? Czy byłeś dobry dla siostry? Did you eat vegetables and fruit? Czy jadłeś warzywa i owoce? Did you eat fast food? A dziecko pyta, a co za pytania? Hej, co za pytania? Popatrz, jaki ty masz brzuch. I mnie będziesz pytał, czy ja zdrowo jadłem, prawda, i owoce i warzywa. No, nie ma. Dzisiaj Mikołaj musi być fit. Nie ma brzucha. Jaki brzuch? Jak ja pójdę do dzieci? Co? No, polecam te pytanka i polecam świętego Mikołaja. Trzymajcie się.